Witam, tu Magda. Dzisiaj pokażę masę produktów, które ułatwią nam rozgrzanie się. Dzięki temu, że zjemy coś ciepłego i rozgrzejemy się wewnętrznie, albo ubierzemy się w coś, co pozwoli nam izolować się od zimna. Zacznę od produktów ze sklepu Twój Lunchbox. To jest masa różnych akcesoriów, w których możemy przechowywać jedzenie i napoje. Na pierwszy ogień smash. Taki wielki lunchbox, w którym zmieści się sporo jedzenia. Tu mamy taką izolację, którą też będzie łatwo dzięki temu utrzymać w czystości. Całość zapinana na suwak dwustronny, leciutkie, zgrabne. No i cóż, i tutaj różne kanapeczki, różne przekąski można zabrać. Ale ze sobą możemy też zabrać na przykład zupę, albo spaghetti, albo nie wiem, jakieś różne cieplutkie mięsko. I tutaj lunchboxy, że takie różne termiczne termosy, w których możemy przechowywać jedzenie. Pierwszą firmą jest Lunch Boots. I to są raz, dwa, trzy, cztery jej pojemniki od 120, słuchajcie, aż do, tutaj niech sprawdzę, aż do 470 ml. A one oczywiście teraz są jeszcze oklejone, ale jak zdejmiemy naklejkę, to wyglądają właśnie w ten sposób. Mamy zakrętkę. Ops. Zobaczcie, izolowane tu specjalnie gumą. Wszystko jest oczywiście zrobione ze stali nierdzewnej, dzięki czemu izoluje przez dłuższy czas temperaturę, to chyba około 6 godzin, ale zaraz sprawdzę. Już Wam mówię, 5 godzin ciepłe, 10 godzin zimne. No i myślę, że sporo tutaj możemy jedzenia, prawie pół litra w tym największym, zabrać i zjeść sobie, szczególnie jak jesteście na przykład na diecie, albo jak nie chcecie jeść żadnych fast foodów, wychodząc gdzieś w zimny dzień, tylko chcecie zjeść coś pysznego, co sami przygotowaliście. Jeden z gigantów termosowych to jest taki termos Stanley. On, słuchajcie, utrzymuje temperaturę do 12 godzin ciepłych lub zimnych posiłków. Tu ma taką miskę, z której też pojemnik, którego też można jeść. Bardzo trwały, bardzo lubiany przez przewodników. Wyjmę instrukcję, pokażę środek. Oczywiście podwójnie próżniowo zamykane ścianki ze stali szlachetnej. Korek tutaj gumowy z taką izolacją, no i 12 godzin utrzymania temperatury, szacun powiem naprawdę, nie jesteśmy skazani na żadne złe jadłodajnie, sami możemy sobie wszystko zabrać. A jeżeli chodzi o przechowywanie napojów, no to tutaj faworyt, słuchajcie, taki Contigo zestaw do przechowywania napojów, czyli zobaczcie, takiego termicznego wlewania tutaj różnych ciepłych rzeczy. I wiecie, że on ma, już patrzę, słuchajcie, na ściągle, 590 ml. 590 ml. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. A i tutaj mam ulotkę. Kawał po prostu termosu. Naprawdę jest bardzo duży. Fajny jest z drugiej strony, bo jego system zamykania, zobaczcie, jak wygląda. Tak jest zamknięty, a jak podniesiemy to do góry, to jest otwarty, a z drugiej strony wygląda to tak. Zobaczcie, widzicie, tu mamy przepływ, a tu jest zamknięty. No i termosy do przechowywania napojów różnych. Po pierwsze Primus, słuchajcie, zerkam na ściągawkę, Primus ma pół litra. Tu się mieści pół litra, więc naprawdę zupełnie sporo. Pokażę jego wnętrze, o, tam niespodzianka, ulotkowa niespodzianka. O, tak wygląda. Bardzo duży korek, bo korek jest z opcją takiego klikania, już Wam pokazuję. Nazywa się to Quick Stop, czyli mogę, dokręcę, bardzo szczelny jest, klikam i wtedy mogę nalać napój. Albo z powrotem klikam i termos jest zamknięty. Bardzo wygodny dla dzieci, ale nie tylko jest dla dzieci. Myślę, że dorośli też sobie świetnie z nim poradzą. On jest w masy kolorów. Jest tego naprawdę, ja mam tutaj dwa, ale jest ich chyba z 10. No i słuchajcie, mam tutaj Made Sustained, taki termos, który ma 350 ml. I już ściągam, ile tutaj trzyma, słuchajcie, ten ostatni,
No i gdzie mam? 6 godzin ciepłe napoje, 20 godzin zimne napoje. Zupełnie fajnie, bardzo designerski, naprawdę jest ładniusi, są błękity, jest taki grafitowy i czarny i srebrny, ładniusie są, naprawdę są ładniusi. No to słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o jedzenie, a teraz ocieplanie. Sama jestem ubrana w taką odzież termiczną z Decathlonu, bo ta odzieżowa część to Decathlon, która, słuchajcie, no, przylega idealnie, odprowadza wilgoć, utrzymuje tą ciepłą temperaturę. Teraz mam nadzieję, że nie będzie szmerów. O, a jeszcze mogę zrobić tak, założyć kask narciarski i myślę, że świetnie, o, nawet tak mogę, świetnie się w tym czuć. Dobra, czekajcie, zdejmę. O, poprawię mikrofon, dobra, jest ok. No i cóż, rękawice. Rękawice dla młodszych, w ogóle mają taki bajer, ja się śmieję, sama bym chciała mieć taki bajer, czyli zakładamy na rękę gumeczkę i rękawica się trzyma. Dla tych, co gubią, świetna opcja. No i sama tutaj ręka. Tu wzmocnienie, więc można różne rzeczy robić. Tu myślę, że taki panel dotykowy, nie wiem czy do smartfonów pewnie może i się przyda. Tutaj regulowane paski. No i wielki rękaw, tu nie wpadnie śnieg, możemy to zacisnąć, na kurtkę to zakładamy, zaciskamy, no i cóż, idziemy, o, już tak robię, idziemy lepić bałwana, o, proszę bardzo. Dwie rękawy, tarę, nic nie gubię, okej, okay. Jedna rękawica. Dla młodszych i dla starszych są, słuchajcie, o, też jest, o, pasek niezgubiony, o, super, nie, no to jest fajer, ja naprawdę... Idealnie, ja zawsze gubiłam rękawiczki przez całe swoje życie, teraz mogę się od tego uwolnić. Bo rękawica dwupalczasta powoduje, że palce, które są tutaj, nie marzną, bo one mogą się poruszać, pogimnastykować, mają dużo miejsca. Tu mamy taką powłokę, która mniej będzie podatna na ścieranie, na zniszczenie. No i tak samo regulacja, dwie takie zgrabniutkie rękawiczki, o, tararara, super sprawa. Dobrze, i teraz jeżeli chodzi o odzież, bo tą termiczną bluzkę mam na sobie, ona jest taka milusia tutaj od wewnątrz, ma taką bardzo delikatną powłokę, ale mam też rozmiar męski i pokażę Wam, jaką ona ma konstrukcję. Tak wygląda rozmiar i męska rzecz, ale chcę Wam pokazać szczególnie tył. Zobaczcie, ten zielony pasek jest bardzo delikatny i tutaj najłatwiej odprowadza wilgoć, a na plecach najczęściej po prostu się pocimy, jak jest nam przez moment za ciepło. I jeszcze trzeci rodzaj takiej termicznej odzieży, tutaj rozmiar dla maleństwa z golfem. I tak, on jest dwustronny. To jest strona ta cieplejsza, jeżeli ją założymy do skóry, a tą na zewnątrz, to będzie nam cieplej. A jeżeli zrobimy na odwrót, to łatwiej będzie odprowadzać wilgoć i nie będzie nam aż tak cieplusio. I jeszcze jedna ważna rzecz dla tych, co nienawidzą metek, bo ja nienawidzę metek, bo one po prostu są nieprzyjemne, jak ocierają ciało. Tu na niteczkach jest metka, można ją odciąć i w ogóle nie było po niej śladu. Super, brawo Decathlon. No i cóż, wkłady termiczne. Coś szybkiego, jednorazowego do ogrzania dłoni lub stóp. Możecie kupić mniejszą lub większą torebkę, a co tam jest w środku? Słuchajcie, w środku są takie torebeczki, rozrywamy to, w środku jest coś, co wygląda troszkę jak torebka od herbaty, ale jak tym poruszamy, albo tak, to łączą się ze sobą tam różne substancje i zaczynają grzać i grzają przez około 6 godzin, jest milutkie ciepełko, wkładamy to do rękawiczki, albo do butów, albo tam, albo na przykład na karku, gdzie nam zimno i szybciutko się rozgrzewamy. Bardzo fajnie, o, jakie milusie jest. Bardzo milusie. No i co, czapki, słuchajcie, największy bajer, to jest taka czapka, no tu, tak była zapakowana, to jest czapka z głośnikami z bluetoothem. Zakładamy sobie taką czapkę, tarau. Tutaj mamy głośnik i tu mamy głośnik i wystarczy, że bluetoothem połączy się ta czapka z naszym telefonem albo nasz telefon z tą czapką i nie dość, że możemy słuchać muzyki bez żadnych kabelków wiszących, to możemy jeszcze rozmawiać przez telefon, nie dotykając telefonu. Yeah! Więc cieplutko, milutko i w rytm muzyki możemy sobie zjeżdżać na nartach, a jest fajnie. No i kolejne czapki, ta moja ulubiona, bardzo twarzowa.
O, Bialusia, śliczna, chroni tutaj kark, chroni tutaj uszy, jeszcze możemy tak zawiązać, ale to może tak bobasińsko wygląda, więc może nie, ale na pewno jest miła, cieplutka, bo jak czapki mają podszycie takie polarowe od zewnątrz, to jest bardzo, bardzo przyjemnie, bo wtedy jakby to była sama dzianina, to by nam przewiała tak na wskroś, a ten polarek dodatkowo ogrzewa. No i cóż, tutaj nie będę zakładać, bo to rozmiar dziecięcy. Taki komin klasyczny, chroniący szyję i głowę, no świetnie, jak na to się wkłada kask narciarski, albo jak dzieci lubią jeszcze dodatkowo zakładać kaptur, to tutaj z tyłu na karku cieplutko, pod szyją cieplutko, bardzo miła tutaj powłoczka, taka polarkowa od środka. No i myślę, że jest bardzo wygodnie. A dla ekstremalnych pod koniec, słuchajcie, zakładam. O, dobra, dobra, mam, jestem. Dobra. Jak tak strasznie wieje, jest bardzo, bardzo zimno. O, to tu mam otwór na nos, tu mam otwór na usta. I dzięki temu, mikrofony nie zakłócą, czekajcie, dobrze. I dzięki temu możemy oddychać i jeździć szybko na nartach. Można oczywiście na to gogle włożyć, czapkę włożyć albo kask włożyć. No i co? I pędzić i być bezpiecznym. To pozdrawiam Was w te chłodne dni, żeby Wam zawsze ciepło było. Cześć!